Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Immunobon, preparatu wspomagającego pracę układu odpornościowego. Witam Państwa po raz kolejny. Proszę Państwa, odporność organizmu to coś, co broni nas przed infekcjami wirusowymi, grzybiczymi, bakteryjnymi i zmniejsza prawdopodobieństwo powstania nowotworów. Żeby odporność utrzymać, należy spełnić wiele warunków. Mówiłem już o tym w paru odcinkach poprzednich, ale dziś chciałbym się skupić już konkretnie na ziołach, które tą odporność są w stanie u nas stymulować. Takim surowcem zielarskim o bardzo dobrym, udokumentowanym działaniu jest jeżówka purpurowa. Korzeń, ziele, kwiat tejże jeżówki działa bardzo prozdrowotnie. Ona, jak tutaj Państwo widzicie z prawej strony na schemacie, powoduje stymulację odporności nieswoistej, bo pobudza makrofagi do większej aktywności żernej, ale także poprzez interleukinę pierwszą stymuluje produkcję przeciwciał. Ponadto, że stymuluje układ odpornościowy, jeżówka również działa przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybicznie i przeciwwirusowo, co jest ważnym elementem w walce z koronawirusem. Jeżówka purpurowa to surowiec zielarski, który należy stosować pulsacyjnie, czyli nie bez przerwy, tylko do 10 dni, od 7 do 10 dni. Potem 3 tygodnie przerwy i można ponowić stosowanie preparatów zawierających jeżówkę. Taki mechanizm, taki sposób działania jest rekomendowany przez Europejską Agencję Leków i to jest rzeczywiście najlepszy sposób działania immunostymulującego jeżówki. Niestety jeżówka ma swoje ograniczenia. Nie powinny ją stosować osoby, które mają gruźlicę, białaczkę, kolagenozy, osoby, które stosują środki immunosupresyjne, czyli takie, które specjalnie obniżają odporność organizmu. Trzeba pamiętać o tym, że ona wchodzi w interakcję z ketokonazolem, amiodaronem, sterydami anabolicznymi. To są wszystko sytuacje, które są istotne. Zresztą to wszystko Państwo macie na tym schemacie, o którym wspomniałem, ale tak dla przypomnienia. Więc nie wszyscy tą jeżówkę purpurową mogą stosować. Jak już wielokrotnie powtarzałem, zawsze lepiej działają połączenia ziół, czyli receptury złożone. Synergia działania ziół jest dość powszechnie znana i my w Centrum Ziołolecznictwa Jacka Grzegorza Sroki łączymy jeżówkę w preparacie z kwiatem rumianku, z liściem melisy, z owocem róży, z miodem. Recepturę Państwu udostępniamy, możecie z niej skorzystać. Proszę Państwa, dlaczego? Dlatego, że te surowce zielarskie, każdy z nich wykazuje działanie immunostymulujące, bo i rumianek tak działa, bo i melisa tak działa. Poza tym zarówno jeden, jak i drugi wykazuje aktywność przeciwwirusową i przeciwbakteryjną. To są istotne surowce, które jeszcze działają przeciwzapalnie dodatkowo, więc mamy bardzo dobry efekt, bardzo dobrą synergię i jakby współdziałanie. Są też inne surowce, które mają udokumentowane dobre działanie, o których będziemy jeszcze mówić w następnych odcinkach naszego cyklu, ale teraz tylko chciałem zasygnalizować o tym, że tak znakomitym immunostymulatorem jest miąższ aloesu, nie cały liść, tylko miąższ, ta wewnętrzna część, która się znajduje w tym liściu. Stymuluje odporność swoistą, nieswoistą. Że dobrym immunostymulatorem jest czarnuszka siewna. Działa też przeciwwirusowo, co jest też istotnym elementem. Błyskoporek podkorowy, czyli tak zwana czarna huba, również jest dobrym immunostymulantem, wykorzystywanym szczególnie w nowotworach, ale również w przypadku tych. No i tymże immunostymulantem, który stymuluje odporność nieswoistą i swoistą, jest propolis, ale o propolisie już osobny film, więc nie będę do niego wracał, tylko chciałem pamiętać, po Państwu przypomnieć o tym, że to jest tak silny immunostymulant i tak ciekawa substancja, że nawet może zwiększyć skuteczność szczepienia na inne choroby. Ta jest takim adiuwantem, czyli zwiększa skuteczność szczepień. Zatem naturalne produkty mogą nas ochronić, jeżeli będziemy dobrą odporność mieli, będą w stanie nas ochronić przed infekcjami wszelkimi, czy to będzie wirus grypy, czy prawda, jakaś grzybica, czy też ten obecnie będący we wszystkich mediach koronawirus.
Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Immunobon, preparatu wspomagającego pracę układu odpornościowego.